będziesz miłował Boga i bliźniego, mówi ta Ewangelia. Zwykle przyjmujemy to jako nakaz moralny, jako coś, co mamy robić, mobilizując wszystkie nasze siły, wszystkie nasze, naszą moc. Ale tak naprawdę to słowo, zanim jeszcze jest nakazem, no bo jest, zanim stanie się przykazaniem, bo jest przykazaniem, to jest dobrą nowiną o tym, że Bóg pierwszy nas pokochał w taki sposób, nie? Dlatego, że Bóg nigdy od nas nie wymaga czegoś, czego by nam najpierw uprzednio nie dał. Nie? To Bóg pierwszy nas kocha w taki sposób, całym sobą, nie? Całym swoim umysłem, całymi swoimi siłami, nie? Swoim pragnieniem, nie? Całym sobą, to znaczy tym, co ma, to znaczy swoim Synem, dając nam Jezusa Chrystusa. Nie? Bóg nas kocha pierwszy, znaczy kocha nas od stworzenia świata. Bóg kocha mnie i ciebie, zanim zrobimy cokolwiek dobrego dla Niego czy dla bliźniego. I kocha nas po tym, jak zrobimy coś złego albo coś najgorszego. Nie? Jego miłość nie jest warunkowa, nie zmienia się. Nie? On postanowił nas kochać, nie? Dlatego że jest miłością. Nie? On postanowił widzieć we mnie i w tobie swojego Syna Jezusa Chrystusa. Nie? Stało się to dzięki Jego krwi, dzięki krwi Chrystusa. A jakie są konsekwencje właśnie tej dobrej nowiny, że kiedy ja odkrywam, że jestem tak kochany, no wtedy po pierwsze ja mogę kochać siebie z takim, jakim jestem. Mogę mieć wady, mogę mieć naprawdę ograniczenia, także grzechy, nie? Ale ja jestem kochany taki właśnie i dlatego mogę się zmieniać, dlatego mogę się nawracać, bo jestem kochany. Bo każdy grzech jest jakimś szukaniem miłości. Kiedy tą miłość uzyskuję uprzednio, bezwarunkowo, naprawdę już jej nie muszę szukać w grzechu. Nie? Pierwsza konsekwencja to jest, że mogę kochać siebie. A ponieważ mogę kochać siebie, mogę kochać też bliźniego. Nie? Bo przykazanie mówi, będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie? Jak Boża miłość pozwala mi kochać siebie, mogę też kochać drugiego człowieka. Właśnie na tej miłości, na miłości Pana Boga jest oparte, nie? Tak mówi Ewangelia, opiera się całe prawo i prorocy. Tak naprawdę po grecku tam jest słowo, jest zawieszone. Jest zawieszone. Na tej miłości jest zawieszone wszystko. Miłość do bliźniego, wypełnienie prawa. Nie? Wszystko jest na tej miłości. Tak mi się to kojarzy z krzyżem Jezusa Chrystusa, nie? Że, bo to jest ta miłość, która, ten znak miłości. Nie? Popatrzmy, nie? Bóg nas, Chrystus nas kocha całym swoim umysłem, nie? Bo ma głowę zranioną cierniem, całym swoim sercem przebitym, nie? Wszystkimi swoimi siłami, nie? Jego ręce są unieruchomione. Nie? Tak nas. To jest znak Bożej miłości i na tej miłości, nie, wisi wszystko, wszystko. Moje nawrócenie, wypełnianie przykazań, wypełnianie prawa, nie, wszystko. Słuchajmy tej Ewangelii jako dobrej nowiny.